Ciągle mi nie ufasz, bracie. Dopóki się nie zdecydujesz, nie mamy o czym rozmawiać. Ten toż to wariat, Jimmy. Przez cały czas mamrocze i bawi się tymi swoimi cholernymi laleczkami. Cóż, potrzebny mi ktoś, kto zrównoważy twoje wysublimowanie i dobre maniery. Facet ma krzywo pod kopułą, bracie. Rozumiem stare, dobre wariactwo, ale on... Coś mu się zacięło tam, w środku. Powtarzam, liczba ofiar sięga kilku tysięcy. Należąca do dominium fabryka broni eksplodowała kilka godzin temu. Wybuch wywołał reakcję łańcuchową, w wyniku której zniszczeniu uległo kilka okolicznych osiedli mieszkaniowych. Żyli tam robotnicy. Siły bezpieczeństwa Dominium twierdzą, że zdarzenie to było zamachem terrorystycznym, za którym stoi osławiony Jim Raynor. Ale z naszych informacji wynika, że do fabryki przekradł się oddział dysponujący zaawansowanymi technologiami maskującymi. To pytanie nasuwa się samo. Czy możliwe, że część oddziału duchów zdezerterowała i obróciła się przeciwko swojemu dowództwu? Dla UNN z Nefor 2, jednego z centralnych światów, mówiła Kate Lockwell. No to teraz sami jesteśmy piratami. Ej, Kaczyński, masz jeszcze rumu? Komandorze, powinien pan sprawdzić Przeprowadziłam kilka testów na terazycie. To bliska pochodna Wespanu, ale do mieszanki dodano kilka bardzo rzadkich składników organicznych. Jakieś domysły, czemu to może służyć? Z pewnością wpłynęłoby to na reakcje chemiczne w mózgu, a więc można tego użyć jako narkotyku czy stymulanta. Narkotyki. Rewelacyjnie. Coś rozumiesz z tej zakodowanej wiadomości? Naprawdę nie wiem, komandorze. Jeśli toż faktycznie jest jednym z widm, to oczywiste, że Mengsk chciałby was skłócić. Ale toż nie mówi nam wszystkiego. Jeśli mamy wygrać tę rewolucję... Wiem. Musimy być pewni naszych sojuszników. Ci z Mobiusa chcą, żebyśmy wyruszyli po kolejny artefakt na jakimś wyniszczonym świecie zwanym Zil. Najwyraźniej wysłali zespół specjalistów, ale stracili z nimi kontakt przed 2 dniami. Cóż, mają pecha. Za to my dostaniemy pewnie dodatek za pracę w szkodliwych warunkach. A więc tak. To miejsce to kostnica. Cokolwiek żyło w tych ruinach, wymarło miliony lat temu. Zanim ludzie Mobiusa zaginęli, zgłosili promieniowanie typowe dla artefaktu dobiegające z tamtej wielkiej skały. Przytaszczyli wielki laser, żeby dostać się do środka. Wiertło laserowe, ale bestia. Gdyby drużyna Mobiusa miała dostęp do takiego sprzętu, nie chcę nawet myśleć, co mogło ich pozabijać. Pewnie wkrótce się dowiemy. Miejcie oczy dookoła głowy. Nie wiemy, czemu to miejsce jest dopuszczone. Wydasz jakiś rozkaz? Kolejni terrańscy złodzieje! Sekrety tego miejsca są dla was zakazane. Zapłacicie życiem, żeście tu wtargnęli. No dobra,
Teraz chociaż wiemy, co stało się z poprzednią ekspedycją. Tempo, tempo, tempo! Tylko spokojnie, coś się tak napali. Zostańcie na miejscu. Te działa protosów nas rozwalą, jeśli na nie ruszymy. Słon, obiecałeś mi czołgi oblężnicze. Gdzie one są? Spokojnie, ważniaku. Zaraz u ciebie będą. Dzieciaki załatwią te działa na cacy z bezpiecznej odległości. Idę! Nowe czołgi oblężnicze są podobne do starych modeli. Kiedy przełączasz je na tryb oblężniczy, zwiększa się ich zasięg i siła rażenia. W trybie oblężniczym nie mogą się ruszać, więc jeśli chcesz je przestawić, to przełącz na tryb czołgu. Umieśćmy parę czołgów oblężniczych na wzniesieniu. Rozbiją tropicieli protosów, zanim się w ogóle do nas zbliżą. Wydasz jakiś rozkaz? Załatwione. Mamy dostęp do sieci bazy Mobiusa. Łamiemy zabezpieczenia. Przekazujemy panu kontrolę nad bazą, komandorze. Ognia! 174 gigawaty. Energia słońca na wyciągnięcie ręki. A teraz wyceluj w te drzwi i bierzmy się za cięcie. Moc wyjściowa lasera w normie. Trochę czasu to zajmie, ale inaczej nie dostaniemy się do świątyni. Komandorze, Taldarimowie gromadzą wojska przeciwko nam. Więc rozstawiamy linie obronne i bronimy wiertła, aż się przebijemy. Cieszę się, że mamy czołgi oblężnicze. Pokaż, na co cię stać! Coś trzeba... A? Tak jest, szefie! Potrzebujemy bunkrów i czołgów oblężniczych do obrony tego wiertła laserowego. Bez niego nie damy rady odzyskać artefaktu. A, śmiało! My, panterni, zawsze celni! Pokaż, na co cię stać! Dawa! Co jest? ERK gotowy. Złe wieści? Komandorze, udało mi się dotrzeć do pozostałości po sieci czujników ekspedycji Mobiusa. Przekierowałem dane na pańską mapę. Będziecie wiedzieć, co kombinują Taldarimowie. Rozbudowa ukończona. ERK gotowy. Za mało minerałów. Gotowy do akcji. Za mało. Śmiało. To twoja torsa. No dawaj. ERK gotowy. Siedzę w tym po uszy. Tempo, tempo, tempo. Tempo.
Zaskoczyłeś mnie! W drodze! Za mało minerału. Uwaga, idzie się! Szeregu, chłopaki! Rozbudowa ukończona. Za mało. ERK gotowy. Lepiej, żebym tego nie żałował. Potrzebne dodatkowe magazyny. Co się dzieje? Dołożyć komuś? Dobra. Potrzebne dodatkowe magazyny. A? Tak jest, szefie! Potrzebne dodatkowe magazyny. Za mało minerału. ERK gotowy. Potrzebne dodatkowe magazyny. Tempo, tempo, tempo! Gotowy do akcji! Nie mogę tutaj budować! Czas ruszać! Powiedz tylko kiedy. ERK gotowy! Dołożyć komuś? Potrzebne dodatkowe magazyny. ERK gotowy. A? Wystraszyłem! Zamierzacie zbezcześcić to, co należy do bogów? Wierni na to nie pozwolą. To archonci, komandorze. Jeśli podejdą zbyt blisko, nasi ludzie nie będą mieli szans. Przekazuję ci ręczne sterowanie wiertłem laserowym. Może uda się go użyć przeciwko protosom. Słyszeliście. Obróćcie ten laser. Możemy go użyć przeciwko Taldarimom. O, zaczyna się. Wystarczy słowo, Skar. Kupa roboty, co? Słyszymy! Zaraz wyrwę chwasta! Już tylko... Wieści? Aha. Tak. Potrzebne dodatkowe magazyny. Za mało wyspanu. A! Co się dzieje? Tak jest, szefie! Śmiało! Warty i gotowy. Tak.
Wiertło laserowe przebiło się przez zewnętrzną warstwę drzwi. Alarm. Zbliżają się wrogie jednostki powietrzne. Cholera! To nie są zwykłe jednostki latające! To transportowce! Zestrzelcie je szybko! Czas rusza! Lepiej, żebym... Zatankowany! Gotowy do drogi! Waga ciężka! Dołożyć komuś? My pancerniej, zawsze celniej! Wydasz jakiś rozwalny i gotowy. Śmiało! Uhuu, raz godziny! Bach! Wystraszyłeś mnie! Ta! A? Ale rąbnie! Komandorze, odbieram na tym obszarze sygnatury energetyczne kilku protoskich relikwii. Zaznaczam je na pańskiej mapie. Jeśli mamy czas, to możemy się do nich dostać za pomocą wiertła laserowego. Stedman na pewno chciałby je zbadać. Za mało, wyspano. Baza jest atakowana. Za mało, wyspano. Czekam. Oczywiście. Zwycięstwo jest nasze. To mi się podoba. Cała przyjemność po mojej stronie. Doskonale. Jaki plan? W drodze. Za mało, wyspano. Coś ci chodzi po głowie? Co?
drodze. Czekam. Zatankowany, gotowy do drogi. Doskonale. Uwaga, idzie się. Oczywiście. Ulepszenie opracowane. O, zaczyna się. Dawaj. No i co tak długo? Wydasz jakiś rozkaz? Coś trzeba rozwalić? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? W gotowości. Cała przyjemność po mojej stronie. Komandorze, lecą kolejne jednostki. Musimy je wyeliminować, zanim zrzucą oddziały prosto na nas. Zatankowany, gotowy do drogi. Ruchy! Serowe przecina termiczną barierę drzwi. Działo! To twoja forsa! Robi się! Baza jest atakowana. Co się dzieje? Ulepszenie opracowane. Baza jest atakowana. ERK gotowy.
Za mało wyspano. Zwarty i gotowy. Ulepszenie opracowane. My pancerni zawsze celni! Dawać czadu! Ruchy, ruchy, ruchy! Jadymy! Ulepszenie opracowane. Pokaż, na co cię stać! Gotowy. Kolejna fala jednostek powietrznych zbliża się w waszą stronę. Ale się uwzięli. Na nich, chłopcy! ERK gotowy. Ale rąbnie! Coś trzeba rozwalić? No dawaj! ERK gotowy. Złe wieści? Ruszaj się! Zatankowany, gotowy do drogi! Co jest naszym celem? Waga ciężka! Wal śmiało! Ruchy, ruchy, ruchy! Zatankowany, gotowy do drogi! Co jest? Zwarty i gotowy. Baza jest atakowana. Słyszymy! No i co tak długo? Bariera termiczna pokonana. Wirtu laserowe przecina rdzeń. Chcą splugawić dziedzictwo bogów. Zniszczyć ich. Co się dzieje? Tak? A! Wystraszyłeś mnie! Ruszaj się! Mnie! Baza
jest atakowany. Gejzer z wyspanem wyczerpany. Baza jest atakowana. Robi się! Śmiało! Baza jest atakowana. Co tak długo? Jestem w drodze! Ulepszenie opracowane. Kupa roboty, co? Zwarty i gotów. Śmiało! Ha? Ruszaj się! Złe wieści? No pewnie! Pole minerałów wyczerpane. Łącze aktywne. Słucham dowództwo taktyczne. Kanał otwarty. Systemy w pełni funkcjonalne. Mil-spec ED-209 aktywny. Rozpoczęto sprawdzanie listy kontrolnej. Diagnostyka poziomu podstawowego. Funkcja ETO. Ale rąbnie! System Blackout aktywny. Co jest naszym celem?
co tak długo? Co jest? No dawaj! Gadaj! Mógłbyś się oddalić na odległość 30 metrów i nie ruszać się przez chwilę? Uwielbiam zapach dymiących wraków o poranku. Nie muszę do ciebie strzelać, wystarczy, że cię rozjadę. Stary, jak ja... Zwarty i gotowy. Jest atakowany. Coś trzeba rozwalić? Gadaj! Co jest? Wal śmiało. Mógłbyś się oddalić na odległość 30 metrów i nie ruszać się przez chwilę? Naruszenie rdzenia drzwi za chwilę. Dostęp do budowli za chwilę. Wierni muszą powstrzymać tych świętokradców. Spalić ich na popiół. Artefakty mają wielu amatorów. Co to nas obchodzi, skoro dobrze płacą? Powiedziałbym, że śmierć poprzez zamianę w parę przez Taldarimów zdecydowanie zalicza się do kategorii malejących przychodów. Przyszłość, ale ukazała się jedynie nicość. Jednakże iskierka nadziei wciąż się tli.
ty możesz rozpalić z niej prawdziwy ogień. I choć sprawiedliwość nakazuje, by poniosła karę za swe winy, tylko ona może nas ocalić. Mówisz o Kerrigan. 4 lata się nie widzieliśmy. Pojawiasz się znikąd. Czas nagli. Musisz zrozumieć. Odpowiedzi, których szukasz, są wewnątrz. Przestudiuj je uważnie. Bowiem teraz ważą się losy wszechświata. Miło, że się spotkaliśmy. Słyszałem już o tych kryształach Ihan. Ponoć pozwalają przeżyć wspomnienia innej osoby. To, co odkrył Zeratul. Chciał, żebym także to zobaczył. Dobra, raz się żyje.